Dokumenty komisji zabezpieczone, to mówię, że zostały opakowane w folię, żeby nie uległy ewentualnie zamoczeniu. Przeniosłem na teren kopalni i na terenie kopalni w jednym z warsztatów, głównie mówiąc w warsztacie blacharsko-dekarskim, zostały zadekowane w specjalnej skrytce. Dopiero odebrałem te dokumenty po moim wyjściu z więzienia, także przetrwały nienaruszone do tego czasu. Dokumenty po moim wyjściu z więzienia były przetrzymywane, znaczy się nie zaraz po wyjściu z więzienia, bo wiadomo, że jeszcze był okres, kiedy miałem nieodłącznego przyjaciela, który mi towarzyszył w moich poczynaniach przemieszczania się po Katowicach, czy wręcz stały mój towarzysz w dojeździe do pracy. Odbierał, zawoził mnie do pracy i odbierał mnie z pracy, także to była taka forma inwigilacji, chociaż myślał, że jest nierozpoznawalny. Potem żeśmy się już kłaniali sobie nawzajem. No ale kiedy już podjąłem pracę właśnie w Warku, po trzech chyba miesiącach ten mój kolega mnie opuścił. Ja już teraz wiemy dlaczego. Prezesem klubu był pułkownik Służby Bezpieczeństwa. Wszyscy ci koledzy, którzy tam bardzo szybko znajdowali pracę po opuszczeniu zakładów karnych, bardzo chętnie klub sportowy przyjmował, no, tworząc nam akta osobowe, teczki osobowe. Byliśmy pod stałą opieką przedstawicieli Służby Bezpieczeństwa, bo i kadrowy był podoficerem zawodowym Wojska Polskiego, bo to klub sportowy powiązany był z jednostką wojskową w Tarnowskich Górach, także nie trzeba było nam specjalnych funkcjonariuszy do inwigilacji, co nie znaczy się, że od czasu do czasu pojawiali się cichociemni w naszym otoczeniu. Dwukrotnie przeprowadzano rewizje w pomieszczeniach socjalnych Brygady Remontowej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury, ale słabo szukali. Z chwilą, kiedy powstał związek w 1989 roku, przewodniczącym na krótko był Jan Ludwiczak. On z wiadomych przyczyn nie był zainteresowany dokumentacją komisji rewizyjnej, a poza tym no, nie byłbym, ja bym też nie przekazał tego. Po zmianach, które nastąpiły w komisji zakładowej, w dalszym ciągu nie było klimatu, żeby te dokumenty trafiły do komisji zakładowej. Były to różnego rodzaju donosy, petycje, protesty załóg oddziałów, szczególnie załóg oddziałów powierzchniowych. Przyczyny były prozaiczne, bo to chodziło głównie o podział tych dodatkowych środków, którymi załogi kopalń obdarzano na przydział, dodatkowy przydział tłuszczów, papierosów. Pracownicy dołowi to otrzymywali, a już na przykład pracownicy przeróbki tego nie otrzymywali. Zresztą załoga była podzielona w ten czas na kategorie, dołowi inaczej, powierzchniowi inaczej, ci z cyklu technologicznego inaczej, a pozostali pracownicy jeszcze inaczej. I tego tyczyły się również te wszystkie petycje, skargi na członków komisji zakładowej. To co ocalało, bo oprócz tego miałem w moim posiadaniu jako członka, zastępcę przewodniczącego oddziału SOTM, była deklaracja przystąpienia do związku, te pierwsze deklaracje.
bo też oddziałowi, przewodniczący oddziałowi wypisywali nowe deklaracje już tego typu, które trafiały do kartoteki w komisji zakładowej. Po zdaniu tych deklaracji do komisji zakładowej pozostały w moim posiadaniu takie papierowe w formach wąskich pasków deklaracje akcesu przystąpienia do związku i to wszystko z chwilą, kiedy wszedłem w skład po powrocie w 1993 roku do pracy na kopalni Wujek, trafiły do komisji zakładowej. Tam powinny być. Jak wyszedłem na wolność, musiałem załatwić zwolnienie z kopalni, bo inaczej nie dostałem talonów na żywność. Tak to byłem traktowany jako jeszcze osoba pozbawiona praw publicznych, jako nikt, obywatel nic. W początkowej fazie, po wyjściu na przerwę w karze, musiałem zgłaszać się na komendę dzielnicową Milicji Obywatelskiej. Jeden raz wezwano mnie na komendę miejską. Po wyjściu na wolność również w mojej okolicy zaczęto budować kościół. Utworzyła się parafia. Także też angażowałem się w pracach przy budowie kościoła. No i wokół tego kościoła gromadziło się wiele osób z komitetu biskupiego, którzy działali tutaj niby w obrębie kopalni Wujek. Jeżeli chodzi o moją działalność związaną z Solidarnością Podziemną, to nie próbowałem tutaj zbytnio kontaktów z kopalnią, bo de facto to ta działalność była tutaj wśród pracowników bardzo znikoma. Jak działali, to albo renciści, albo osoby niezwiązane z kopalnią.